paprykowe świry. Dziś będziemy oceniać. Zrobimy recenzję tych oto puszek i butelek. Siema, ja jestem Slavat. Z nami recenzować będzie też kamerzysta. A słuchaj, tak jak mówiłem, będziemy recenzować te oto szłepsy. Napijemy się każdego z nich. No mochi to już trochę wypiliśmy, bo dobre. Ale to nieważne. Wszystkie są delikatnie słodkie, ale nie zwracajmy na to. I mamy tak. Cytryny, miks rysowy, Tony Indian. Mojito już trochę nadpite i Roshion, czyli róża. Róża, nie Roshion. Mamy też trzy szklanki. Więc zaczynamy od pierwszego, czyli cytrusowy lemon owocowy, delikatnie słodki. O. Dobra, nalewam. A więc mamy już wszystkie nalane. Mat, najpierw ty spróbujesz. No, cytryny. Dziwne. I jest takie mętne. Dodawałeś coś do tego? Poza... No nic. Dobra, sam spróbuję. Papryka. Mocne. Tak więc, mamy szepsa cytrynowego. Daję mu ocenę 5. A ja daję mu ocenę 4, dlatego że jest słodki. A więc, szłup cytrynowy z niewyjaśnionych powodów znikł. Ale przechodzimy do następnego szłupu. Tak więc następny szłup to jest citrus mix, owocowy, delikatnie słodki. No, tak więc... No, tak więc przechodzimy do... To jest chyba ci bardziej gorzkie. Wyczuwam pomarańcze. Wyczuwam mocną pomarańczę i trochę... Tytanika. Trochę grejpfruta. Czuć całkiem mocny grejpfrut. A ja wyczuwam W5 do toalety. Ty też? Daję temu napoju 42 karne ptaki, 3 papryczki chili. Arial Martą firmę Ursus. Więc następny szwebs, czyli Indian Tonic The Original. Jest to klasyczny, czyli śniowocowy, klasyczny, wytrawny, jakaś nowość. Ogólnie to w składzie nic nie ma, tak więc możemy pić. Przechodzimy do twarcia. Dzień dobry, tutaj koleś, który męczy się z edytowaniem. Chciałbym was ostrzec, że teraz zacznie się kompletny chaos. Dziękuję, do widzenia. Tak więc przechodzimy do smaku. Tak więc daję temu szwebsowi ocenę 4 z kisłem mleka i gniazdko od prądu. Tak więc, przechodzimy do następnego napoju. Tak więc bierzemy... Tak jak mówiłem, bierzemy kolejnego szwepsa. Jest to coś, co najbardziej czekam, czyli róża. Klasyczny, delikatnie słodki. No, tak jak mówiłem, jest klasyczny. Nie będziemy mieli szkorbutu po róży. Pachnie? Do... Co jest takiego śmie? Nie jest to bardzo słodkie, ale... Dobrze. Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak więc, przejdźmy do oceny. Daję temu smakowi ocenę. 4 Mountain Dew i znak uwaga na małe dzieci. A więc...